Nazwisko Grzegorz Sibiga. Z góry się przyznaję, że bezpośrednio w badaniach nie brałem udziału, natomiast po zakończeniu tych badań, mając wyniki, ich organizatorzy poprosili mnie o takie krótkie opracowywanie, jak to się ma do postulatów zmian w przepisach prawa. Czyli potroszę, jakie te postulaty wyglądają, jak są przedstawiane przez różne środowiska, ale żeby to odnieść, aby to następnie odnieść do wyników badań, prawda? Czyli czy z wyników badań wynikają, czy nie wynikają pewne postulaty, gdy chodzi o zmiany w przepisach prawa. A ja również w trakcie dzisiejszej krótkiej wypowiedzi powiem, jak to ma się w rzeczywistości, jakie są realne zmiany, realne jak gdyby przymiarki do zmian w przepisach prawa. Proszę Państwa, w trakcie dzisiejszego wystąpienia kilka takich punktów. Czym jest w ogóle ustawa o ochronie, o dostępie do informacji publicznej w naszym systemie prawnym? Jak również troszeczkę takiej historii, którą sobie odświeżyłem na podstawie jawnych protokołów z posiedzenia Komisji Nadzwyczajnej, która się zajmowała w latach 2000-2001 tą ustawą, bo już z tych protokołów widać było, że przygotowane, że to jest tylko taka, można powiedzieć, pierwotna wersja aktu prawnego, która jest przygotowana do dalszych zmian. Króciutko o dotychczasowej dyskusji. Dyskusji, która się... i w ramach pierwszego punktu, co zmieniono do tej pory? Bo ustawa podlegała nowelizacjom, w tym dwóm dużym zmianom. Proszę Państwa, drugi punkt, jak obecnie wygląda dyskusja? Jakie są propozycje zmian ze strony różnych środowisk? Ja takie trzy środowiska wyodrębniłem, które postulują zmiany w przepisach prawa. Ponieważ nie jestem tutaj w pełni obiektywny, ponieważ brałem udział również w takiej analizie zleconej analizie prawnej zleconej przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji. Troszeczkę powiem o naszej analizie przygotowanej, jakie my postulaty postawiliśmy. I proszę Państwa, na końcu, jak to ma się do wyników badań, jak ja przynajmniej, jaki jest mój pogląd, gdy chodzi o wyniki badań, a ewentualne postulaty zmian w prawie. Więc proszę Państwa, zacznę od tego, że nie chciałbym w żaden sposób umniejszać, a wręcz odwrotnie, twórcom ustawy o dostępie do informacji publicznej i ekspertom, i parlamentarzystom. Na marginesie proces też przygotowania tej ustawy był nie do końca transparentny w roku pod koniec lat 90. Już bardziej uchwalania pracy w komisji, na przykład nie mamy jawnej żadnej ekspertyzy. Nie mamy powiedziane, kto przygotował ten projekt, a jest to projekt ekspercki. Dwóch ekspertów, którzy najpierw przygotowywali, a później brali udział jako eksperci Komisji Nadzwyczajnej w pracach. Prawda? A teraz bronią tego. Jeden z nich broni. Mecenas Stefanowicz jest jednym z głównych obrońców obecnej treści ustawy, czyli we wszystkich trzech rolach występował. Natomiast, proszę Państwa, chyląc czoła przed pracą, która została wykonana, powiem o dwóch kwestiach. Po pierwsze, że była to pionierska ustawa. To była pionierska ustawa w naszym systemie prawnym. Panie doktorze, proszę nie naciskać tam od dołu. Wtedy się wyłącza, a jak złączony działa lepiej. Dobrze, będę o tym pamiętał, żeby dotykać tylko w określonych miejscach mikrofon. Dokończę poprzednie zdanie, chylę czoła przed trudem, który został wykonany. To była pionierska ustawa, ona nie miała wcześniej poprzednika. Przypomnę, że obszar dostępu do informacji publicznej nie jest obszarem harmonizowanym prawem Unii Europejskiej. Tutaj są bardzo różne rozwiązania w poszczególnych państwach, z tym, że standardem jest jeszcze oczywiście jawność, standardem państwa demokratycznego jest jawność w zakresie działalności władzy publicznej, czy związanej z wykonywaniem zadań publicznych i dysponowaniem majątkiem publicznym. Więc nie mając żadnego takiego standardu w prawie polskim, nie mając pierwowzoru w prawie unijnym, nie wiem, standardem tylko mogły być rekomendacje Rady Europy, które wówczas z lat 80., na których rzeczywiście się opierali twórcy tej ustawy. A druga kwestia, i to już wynika z jawnego etapu prac nad ustawą o dostępie do informacji publicznej, był niestety prowizoryczny jej charakter, ponieważ posłowie działali pod presją czasu. Prace nad ustawą zaczęto pod koniec roku 2000,
A we wrześniu 2001 roku kończyła się kadencja parlamentu, więc była presja czasu. Ta presja czasu zresztą jest zauważalna w protokołach, gdzie przewodniczący, w protokołach z posiedzeń w tej komisji nadzwyczajnej, gdzie przewodniczący i poseł Wujek mówi, no tak, ale mamy mało czasu. Pamiętajmy w naszych pracach, że zbliża się koniec parlamentu, a jest ważne, żebyśmy tą ustawę uchwalili. Proszę Państwa, co było konsekwencją? Konsekwencją tego było stworzenie aktu w dużej części o charakterze odsyłającym. On odsyła do innych regulacji. Tych innych regulacji nikt nie przejrzał wtedy, nikt nie przejrzał również od początku obowiązywania. Nikt nie przejrzał systemu tajności, tajemnic, które są tworzone zupełnie odrębną ścieżką niż ustawa o dostępie do informacji publicznej. Przyjęto zasadę, że jeżeli jest regulacja szczególna, która określa zasady i tryb, no to ma ona pierwszeństwo przed ustawą o dostępie do informacji publicznej. Tych regulacji szczególnych jest coraz więcej. Więc ja stawiam taką tezę, że ta ustawa od początku była przygotowywana na pierwszy okres tylko obowiązywania, żeby przełamać pewne lody, powiedzmy sobie, w zakresie tej kultury tajności. Natomiast ona wymagała w mojej ocenie już myślenia o drugim kroku. Tymczasem sami Państwo wiecie, że jest takie powiedzenie, nie tylko w naszym kraju, że co się trzyma najdłużej, prowizorka. I do tej pory, proszę Państwa, dwie duże, kilka było nowelizacji ustawy. Przypomnę, że miało być to oprogramowanie do obsługi BIP-u już w 2005 roku w ramach ustawy o informatyzacji, bezpłatne, nieodpłatne do pobrania. Natomiast jeśli chodzi o duże dwie nowelizacje, one były nowelizacje z 2011 i z 2013 roku. Z tym, że pierwsza z tych nowelizacji dotyczyła przede wszystkim przepisów o ponownym wykorzystywaniu informacji, z którymi mamy problem, jak Państwo wiecie. Można to rozszerzyć w raporcie, skąd wynika ten problem w rozróżnieniu trybów, ale on jest nie tylko w naszym kraju. Natomiast i to była główny cel tej ustawy, oprócz nieszczęśliwej poprawki senatora Rockiego. Te przepisy, jak wiemy, zostały uchylone przez Trybunał Konstytucyjny, ale z powodów formalnych, ukrytej wady, ukrytej inicjatywy senackiej, a nie z powodów merytorycznych. Zmiana merytoryczna, rzeczywista, to jest ujednolicenie kontroli sądowej. To w 2011 roku stało się. Jedyne obecnie są właściwe organy do kontroli sądu administracyjnego. Natomiast w 2013 roku zmiana dotycząca centralnego repozytorium informacji publicznej oraz BIP-ów, czyli stworzenia scentralizowanego systemu dostępu do informacji publicznej. Te dwie zmiany dotyczące proaktywnych form. Wiemy, że jeżeli chodzi o CRIP, już mamy ten portal. Ja osobiście jestem zadowolony z postępów tych prac, ale być może też nie jestem obiektywny tego, co się dzieje na CRIP-ie. Natomiast jeśli chodzi o ten system SSDIP, no są głosy, że być może propozycja dobra, ale ustawa już od wielu lat obowiązuje, prawda? W związku z tym być może trochę spóźniona, aczkolwiek sama koncepcja, pomysł wydaje się też właściwy. Przepraszam, dlaczego o tym mówię? Ponieważ oprócz poprawki Rockiego nie wprowadzono od początku obowiązywania ustawy żadnych zmian, gdy chodzi o zasady. Gdy chodzi o samo prawo, wiadomo, i sposób jego realizacji, prawa dostępu do informacji i gdy chodzi o jego ograniczenia. Czy to znaczy, że w prawie nic się nie zmieniło od tego pory polskiej? Zmieniło się mnóstwo. Ale w ustawach szczególnych, co wpływa na to, że ten system prawny jest coraz bardziej skomplikowany. Z każdym rokiem nie ma zmiany ustawy o dostępie do informacji, tylko gdzieś są zmieniane inne ustawy, które wprowadzają własne ograniczenia, własny tryb. Dzieje się to też, wydaje mi się, troszkę z przyczyn politycznych, ponieważ od 2011 roku, od tej nowelizacji z nieszczęśliwą poprawką Rockiego, jest to troszkę traktowane jak taki gorący kartofelek. Ta ustawa o dostępie do informacji publicznej i że próba jej nowelizacji będzie pewnym problemem o charakterze politycznym. Więc łatwiej jest zmienić inne ustawy, nadgryzając po prostu jednolitość tego systemu. Taka jest przynajmniej moja diagnoza w tym względzie. Tutaj w ramach debaty jestem ciekawy, jeśli chodzi o państwa uwagi. Proszę Państwa, jak dyskusja wygląda? Dyskusja pokazuje, co zresztą potwierdziła, znowu od dołu nacisnąłem. Co zresztą ja z wielką przyjemnością, z dużą aprobatą odnotowuję, że zauważyły to również
organizacje społeczne, ostatnio sieć obywatelska Watchdog. Debata na temat zmian ustawy charakteryzuje się ogromną polaryzacją poglądów. Ogromną polaryzacją poglądów i propozycji z tym związanych. Z jednej strony jeden element to są organizacje pozarządowe tej polaryzacji, drugi administracja, nie tylko rządowa, ale no obecnie po propozycji Związków Powiatów Polskich i po tym, co mówi przedstawiciel Unii Metropolitalnej, wydaje się, że przede wszystkim podmioty samorządowe przejęły teraz prym, gdy chodzi o własne jak gdyby propozycje. Ogromna. No, gdyby ktoś z zewnątrz to zobaczył, to jakby dwa różne światy się wyłaniają dostępu do informacji publicznej i potrzeb z tym związanych. Gdy chodzi o organizacje pozarządowe, dla mnie dwoma takimi najciekawszymi, nie chcę mówić najważniejszymi, bo nie chcę innym propozycjom umniejszać, ale najciekawszymi propozycjami i rozbudowanymi z punktu widzenia analitycznego jest raport otwarcia Koalicji na Rzecz Otwartego Rządu, czekając na otwarte zmiany. Chodzi o przystąpienie w ogóle Polski do tego projektu. Tutaj nie mam więcej czasu, żeby o tym mówić. I analiza stanowiska Stowarzyszenia Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich. Te dwa dokumenty pokrywają się treściowo ze sobą. Zresztą autorzy również się pokrywają częściowo w tych dokumentach. Natomiast tutaj są również przedstawiciele, więc oni mogą uzupełnić. Natomiast moja diagnoza jest następująca, że raczej jest to krytyka obecnego stosowania przepisów prawa. Jest to obrona dotychczasowych instytucji ustawowych, tak jak pojęcie informacja publiczna, że nie trzeba tego pojęcia zmieniać, bo przecież mamy konstytucję i każdy może sobie wyinterpretowywać. Chociaż moim zdaniem nie po to jest definicja legalna w ustawie, żeby trzeba sięgać do innych aktów i tworzyć jakąś nową definicję drugiego stopnia. Natomiast gdy chodzi o propozycje, dla mnie wybrzmiała jedna propozycja ważna, żeby próbować zmniejszać liczbę tych regulacji szczególnych. Natomiast no ja zupełnie otwarcie powiem, że więcej oczekiwałem, ponieważ nie podano ani jednego przykładu takiej regulacji szczególnej. Jest kilka organizacji pozarządowych, która się specjalizuje w tym i oczywiście nikt do niczego nie może ich zobligować. Cieszymy się, że one w ogóle są i podwyższają ten standard. Docenia to na przykład również Rzecznik Praw Obywatelskich, ale po tylu latach specjalizacji, ja osobiście specjalizowania się podmiotu, ja jednak oczekiwałem czegoś więcej niż stwierdzenia, trzeba zmniejszyć liczbę regulacji szczególnych. W jaki sposób zmniejszyć? Jakie to są regulacje? Najważniejsze, mniej ważne. Moim zdaniem jest to, co zresztą podkreślaliśmy w ekspertyzie Instytutu Nauk Prawnych, jest to bardzo trudne, ponieważ te szczególne regulacje niekiedy są wymagane prawem Unii Europejskiej. Niekiedy to są rejestry publiczne mające określoną tradycję, określony charakter, specyfikę. Przecież dane w rejestrach też są informacją publicznych. Więc tutaj jest hasło, ale w ogóle mi brakuje ani diagnozy, przykładów i później sposobu realizacji. Drugi taki postulat, który pośrednio wybrzmiał, to jest postulat wprowadzenia testu interesu publicznego, czyli żeby do ograniczeń była wprowadzona zasada, że nawet gdy zachodzi przesłanka ograniczająca dostęp, to jeżeli przeważa interes publiczny w udostępnieniu, w jawności, to informacja podlega udostępnieniu. I to jest, ja generalnie badając inne systemy prawne, zgadzam się, że w innych systemach jest, tylko to trzeba wprowadzić w sposób całościowy. Od nowa stworzyć katalog wyłączeń, zwolnień, ograniczeń z dostępu do informacji publicznej, rozważając takie ograniczenia, jak są w innych państwach. Mowa tu jest choćby o sferze wewnętrznej, bo tam jest chroniona sfera wewnętrzna, ale wyjątkowo. Jeżeli ujawnienie z tej sfery wewnętrznej przyniosłoby szkodę jakąś dla interesa publicznego, chyba że występuje nadrzędny interes publiczny w ujawnieniu. Więc dopiero w ten sposób jest wprowadzany ten test. Ale generalnie no, jest aktywność organizacji pozarządowych, no to należy na pewno docenić. Jest specjalizacja, że tu mnie to widać w różnych pracach analitycznych, ale również w procesach postępowych. W postępowaniach, których teraz nie dotykałem. Proszę Państwa, zbliża się, troszkę chciałem o badaniach powiedzieć, więc króciutko jeszcze o tym, co rząd czy administracja powiedziała. Jest jeden bardzo ważny dokument,
Niestety też bez dla mnie bez konsekwencji, bez jakby takich konkluzji konkretnych, to jest strategia Sprawne Państwo 2012, gdzie słusznie stwierdzono, że otwartość władzy, partycypacja, w kolejności jawność, transparentność i partycypacja to jest ten cel, do którego dążymy. Zresztą to bardzo ładnie również wybrzmiało w wystąpieniu mojego przedmówcy. Do tego powinniśmy dążyć, jest to jakiś wzór. Jest tam szereg działań zaproponowanych, również gdy chodzi o obecne instytucje, tak jak Biuletyn Informacji Publicznej. Na przykład bardzo ciekawa i moim zdaniem racjonalna propozycja, żeby podłączać Biuletyn Informacji Publicznej do elektronicznego zarządzania dokumentacją, prawda? Z opcją, że jest znacznik w bazie danych do ujawnienia, czyli w momencie, kiedy wprowadzamy do EZD dokument, ktoś rozstrzyga, czy jest to do ujawnienia, czy nie, i po odciśnięciu takiego znacznika on automatycznie jest jawny, oczywiście w jakiś uporządkowany sposób. Pojawia się tutaj ciągle postulat ujednolicenia standaryzacji. Wczoraj, proszę Państwa, na Radzie Cyfryzacji bardzo ważny postulat opisywania tych informacji w Biuletynie Informacji Publicznej metadanymi. Tak jak w geoportalach. Tam, gdzie jest informacja przestrzenna, mamy pewną jednolitość ze względu na regulację INSPIRE. Prawda? Czy krok po kroku nie tworzyć tego, gdy chodzi również o inne rodzaje informacji zamieszczane, czy to w biuletynie, czy na innych stronach internetowych. Proszę Państwa, natomiast propozycje ze strony samorządowych, te propozycje w ciągu kilka... Ja się spotykałem w różnych miejscach, jakby z takim... negatywną oceną przez samorządowców z punktu widzenia nakładu pracy, trudności tych przepisów w wykonaniu. Natomiast te kuluarowe albo tylko podczas dyskusji plenarnej podnoszone problemy doczekały się wyartykułowania, proszę Państwa, w stanowisku Związku Powiatów Polskich z lutego tego roku. I to jest dla mnie taka troszeczkę reakcja na bolączki. Dla mnie to nie jest dokument kompleksowy, dlatego nie oceniam go pozytywnie, bo to jest tylko taka reakcja na to, co nas boli, szczególnie gdy chodzi o tryb wnioskowy. Szczególnie gdy chodzi o tryb wnioskowy, rozpatrywania tych spraw, co jest trudne dla samorządowców, ale pod niektórymi postulatami się podpisuje, na przykład zrobienia czegoś z definicją informacji publicznej. To szkodzi wszystkim, tym, którzy wnioskują, tym, którzy załatwiają te wnioski, czy udostępniają informacje w BIP-ie. Daje to ogromne pole sędziom. Proszę Państwa, na ostatnim seminarium w Instytucie Nauk Prawnych, proszę Państwa, był jednolity głos prawników. Jednolity. Że pojęcie informacji publicznej jest pojęciem z zakresu prawa sędziowskiego w Polsce. Nie prawa stanowionego, tylko prawa sędziowskiego. Że tak naprawdę sędziowie napisali w chwili obecnej, może w poszczególnych oceniach, ale jak mamy to do tego pojęcia podchodzić, jak rozumieć. Nieszczęście nasze nie jest to jednolity głos orzeczeń, jednolity głos sędziów, ponieważ są różnice pomiędzy poszczególnymi składami orzekającymi. Te różnice dotyczą przede wszystkim dwóch rodzajów informacji. Dokumentów wewnętrznych i dokumentów prywatnych. Dokumentów wewnętrznych i dokumentów prywatnych. I wbrew temu, co być może powiedzą organizacje pozarządowe, zgadzając się, że nie ma takiego pojęcia jak dokument wewnętrzny w ustawie, w prawie sędziowskim dokument wewnętrzny ma się bardzo dobrze. Coraz lepiej. Coraz więcej sędziowie sami przyznali, coraz więcej sędziów jest przekonanych, że coś takiego jest i że nie jest to informacja publiczna. I moim zdaniem nie jest rozwiązaniem tego problemu to, co również proponują organizacje pozarządowe, że nauczmy sędziów, przekonajmy, prawda? Przekonajmy wszystkich. Zresztą muszę otwarcie powiedzieć, korzystając, że są te osoby, które cenię na sali, nie do końca mi się podoba ton debaty. Nauczymy samorządowców, czym jest jawność. Nie do końca, moim zdaniem, tak powinna wyglądać dyskusja. Są to oficjalne stanowiska zawarte na stronie. Są to oficjalne stanowiska. Nie tędy droga, żeby się pouczać w pewnej debacie, dyskusji. Tym bardziej z taką polaryzacją stanowisk. Co wynika, już nie zdążę o naszej naszej ekspertyzie panowskiej, jeszcze okrągły stół do spraw informacji publicznej, pomysł ministra Boniego, też został skrytykowany za nietransparentność uczestników biorących udział w okrągłym stole do spraw informacji publicznej.
Kontynuacją tego była propozycja skierowana przez MAK wobec nieżyjącej już pani profesor Teresy Górzyńskiej, mojego mistrza, który przyjął to do realizacji, natomiast nie zrealizował tego, zrealizował inny zespół, czy bez niej zespół ten sam, ale bez niej tą ekspertyzę. Nazwa i wnioski z tej ekspertyzy, przynajmniej dla mnie, ale ja nie jestem obiektywny, bo jestem współautorem, dosyć niektóre, nie wszystkie, nie, nawet nie większość, ale niektóre z tych wniosków, no jakby dla mnie znajdują potwierdzenie w tym, o czym jest mowa po prostu w badaniach, ich wynikach. Zgadzam się w ogóle z podejściem badawczym, gdzie zanalizowano właśnie BIP-y przede wszystkim. Dlaczego? Bo proaktywne udostępnianie informacji to jest przyszłość. Wnioski mają tylko uzupełniać. To, na co najwięcej tracimy czasu, czyli rozpatrywanie wniosków, sprawy, to jest uzupełniające. Wszędzie czy zasadą powinno być proaktywne udostępnianie w sposób jednolity, czytelny, to o czym pan mówił. I tu również chwała za to osobom przeprowadzającym badanie, że postawili mocny akcent na badanie biuletynów informacji publicznej, to w różnych grupach organów. No i co wynika z tych badań? Brak jednolitości, tam nie ma... Ani nie jest to w sposób jednolity uporządkowana sama treść, już nie mówiąc o standardach, formatach danych, o jakichś metadanych, to zapomnijmy, część z nich nie nadaje się, nie ma funkcji OCR, na przykład PDF-y, nie można w żaden sposób pracować na tych dokumentach. Dlaczego? No, przechodzą do postulatów przepisów prawa, bo przepisy prawa nie zapewniają tej jednolitości. Dopiero w przypadku centralnego repozytorium, proszę zwrócić uwagę, że tam jednolitość jest zachowaną, tam jest ten jednolity opis metadanymi, prawda? Natomiast tutaj nie ma i w związku z tym no, naturalnie jest postulat, no coś trzeba z tymi BIP-ami zrobić. Znaczy, po pierwsze został włożony gigantyczny wysiłek w tworzenie BIP-ów i jest to krok do przodu. Olbrzymi krok, BIP-y zmieniły pojęcie jawności w Polsce. Masę pracy kosztowało to również samorządowców i tworzenie, i prowadzenie. Nie tylko wszystkie podmioty zobowiązane, mimo że wiele nadal nie ma, ale obecnie jest taki etap, gdzie powinniśmy się zastanowić, czy to jest słup ogłoszeniowy, gdzie każdy jak chce, jakim klejem, bez względu na format, prawda, przykleja do tego słupu, może nie kto chce, dane, czy jednak nie powinniśmy iść w stronę pewnej standaryzacji w tym przypadku. Albo nieodpuszczenie w ogóle kwestii BIP-ów i nie postawienie na repozytoria, bo to jest drugi kierunek. Czy nie postawić na repozytorium, tam zacząć umieszczać zasoby. W każdym razie ta jednolitość jest potrzebna. Ja jeszcze dodałem to, co wynika z naszych badań panowskich, jeżeli będzie jednolitość, jeżeli będzie jednolite zarządzanie, albo przez elementy bazy danych, albo przynajmniej przez metadane, automatyczne funkcje kontrolne. Przecież oprogramowanie jest w stanie wychwycić, czy na przykład ani razu w roku nie aktualizowano tej informacji, czy zapisano wszystkie pola wymagane, na przykład, dajmy na to, przy konsultacjach, prawda? To nie musi robić człowiek, to nie musi robić grupa badaczy. To są pewne funkcje, niekiedy proste funkcje walidacyjne w oprogramowaniu, ale w sposób jednolity w całym kraju stworzone. I wreszcie z BIP-em, tak jak w sprawach wnioskowymi, już zbliżam się do końca, licząc na tolerancję prowadzącej, proszę Państwa, z BIP-em, tak samo jak ze sprawami wnioskowymi, mi osobiście brakuje specjalistycznej kontroli. Wiem, że to jest temat organu nowego, jest tematem dyskusyjnym z liczną grupą przeciwników, ale jakiejkolwiek kontroli specjalistycznej. Zgadzam się z orzeczeniami sądów administracyjnymi, że sądy administracyjne nie są od kontrolowania biuletynów informacji publicznej, bo nie jest to indywidualna sprawa z zakresu administracji publicznej, a do tego powołane są sądy administracyjnej. Jaki mamy wniosek? Że obecnie w skali kraju jednolicie nikt tego nie bada. Oczywiście zdarzają się wyrywkowe kontrole Najwyższej Izby Kontroli. Zdarzały się, bo już dawno nie było, ale nie o taki sposób. Chodzi o stały. Nie tylko słowo kontrola, nie tylko rozumiem, że ktoś przychodzi, stwierdza nieprawidłowość i są jakieś środki pokontrolne, ale ja rozumiem kontrolę poprzez funkcję wspomagającą. Żeby kontrolować, to najpierw trzeba wypracować standard, wypracować wzorzec, a następnie powiedzieć, że ja zgodnie z tym wzorcem będę weryfikował. Takiej kontroli specjalistycznej nie ma. Nie ma gospodarza biuletynu informacji publicznej w takim szerszym znaczeniu. Natomiast gdy chodzi o sprawy na wniosek,
No, może oprócz kilku elementów, tak jak to, o czym Pan mówił, czyli proces legislacyjny, oczywiście ten wielki problem z ponownym wykorzystywaniem i rozróżnieniem tych trybów, nie będzie państw, dla Państwa pewnie dużym pocieszeniem, że on występuje w dużej części krajów, które mają tą regulację. Natomiast, proszę Państwa, ja powiem, że w pozostałej części no, nie jest tak tragicznie. Ja uważam, że jest pewien progres, patrząc na inne badania. Dla mnie 70% odpowiedzi nie jest złym wynikiem, a jeżeli z tego 70% jeszcze połowa to jest to dokładnie, co chcieliśmy, no to ja uważam, że nie jest, może tak, nie jest idealnie, ale ja widzę pewien progres, zresztą widzę pewien progres w świadomości urzędników. Proszę Państwa, jeszcze 6 lat temu mi proponowano napisać książkę Jak odmawiać dostępu do informacji publicznej. Oczywiście pod innym tytułem, ale żeby o to chodziło, bo jest takie zapotrzebowanie. Gdzieś tam w ankietach pewnemu wydawnictwu zapotrzebowanie jest takie. W tej chwili już nikt nie ma takich pomysłów, tylko się zastanawiają, tak jak wczoraj zastanawialiśmy się w Warszawie, jak najlepiej udostępnić do pobrania dane. Jak tworzyć dialog z użytkownikami internetu, na przykład choćby z biznesem, żeby szybko te dane maszynowo pobrać z naszych stron. Także ja widzę pewną zmianę. Jestem krytyczny wobec zachowań nieprawidłowych. Dużo jest, nawet tych zachowań zdarzają się patologiczne zachowania, ale widzę pewien progres w tym zakresie i tym dla mnie takim światełkiem, bo nie uczestniczyłem w tych badaniach, być może było tak źle jak w przypadku tego procesu legislacyjnego, ale po takich zbiorczych wynikach ja widzę pewne gdzieś tam takie światełko w tunelu. Natomiast czego mi brakuje znowu na wniosek? No, wiem, że zaraz pan Krzysztof Izdebski czy inny przedstawiciel organizacji pozarządowej być może mnie skrytykuje, ale brakuje mi specjalistycznej kontroli. O tym również mówi Unia Europejska. W nowelizacji dyrektywy RIUS mowa jest, że kontrolą ma się zajmować specjalistyczny organ do spraw informacji publicznej, ma się zajmować sąd, ale wyspecjalizowany sąd lub ma się zajmować, uwaga, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, organ ochrony konsumentów i konkurencji i konsumentów w państwie unijskim. Czyli Unia też mówi, to jest specjalistyczne zagadnienie, specjalizujmy się, ten organ nie tylko kontrolował, ale wypracowywał standardy, ponieważ patrząc od strony urzędników, nie wiem, czy Państwo to potwierdzicie, którzy przyjechaliście z urzędu, ale pewna ostrożność jest spowodowana również niepewnością co do stanu prawnego. I powiem rzecz brutalną, którą mi również powiedziano brutalnie. Urzędnik powiedział, panie, ja wolę tego na początku nie udostępnić, bo nieudostępnienie zawsze konwaliduje później udostępnieniem. A jak już udostępni, okaże się, że to była prywatność osoby fizycznej lub też tajemnica przedsiębiorstwa, no do tego nie cofnę. Nie cofnę już. Prawda? I ktoś mi tak powiedział kilka miesięcy temu i zacząłem się nad tym z perspektywy urzędnika, zacząłem się nad tym dosyć mocno zastanawiać i z perspektywy jego takiego podejścia do tego zagadnienia. No z punktu widzenia systemowego pewnie tak nie powinno być, ale takie podejście jest. Nie to, że ja to jakby pochwalał, akceptował. Natomiast ostatnia rzecz, także tu mi bardzo, bardzo brakuje tej kontroli. Natomiast, proszę Państwa, generalnie przy wnioskach mi brakuje, o czym nie napisałem w raporcie, w końcówce, ale napisaliśmy to łącznie z panią dr Piskorzeń, ale również profesor Monarską, Sobaczewską i profesorem Fajgielskim. Brakuje nam w ogóle nowego podejścia do ograniczenia dostępu do informacji. Jako wyjątku, jeszcze raz podkreślę, że to wyjątek, ale pewnego nowego podejścia, nie odsyłającego do innych ustaw, ale żeby te wyjątki były wszystkie albo prawie wszystkie zapisane w ustawie o dostępie do informacji publicznej. Żeby to była taka ustawa główna. Jak mówiła nieodżałowanej pamięci profesor Górzyńska, żeby to była taka ustawa matka, z której wszystko wynika lub prawie wszystko, a ja nie muszę sięgać do innych aktów prawnych. Tam, gdy chodzi o ograniczenia, niestosowanie tej ustawy, prawie nic nie wynika. Wynika to, że odsyłamy do innych ustaw. Czyli ta potrzeba widzę, badania również przeprowadzone potwierdzają tą potrzebę, ale no nie jest źle. Jest progres, jest coraz lepiej. Idziemy do przodu, może niewystarczająco, ale jednak te kroczki są, a potrzebujemy dużego skoku. Moim zdaniem duży skok nam zapewni ustawa i specjalizacja przynajmniej jednego organu czy jednego sądu w państwie. Jeszcze zakończę tylko, że dla mnie taką specjalizacją nie były sądy rejonowe, które rozpatrywały te sprawy przed nowelizacją z 2011 roku. Nie było badań na ten temat. Ja widziałem kilkanaście orzeczeń i tym sędzia miał raz na 4 lata taką
sprawy. To nie jest specjalizacja, że musimy uczyć przepisów przy konkretnej sprawie. Przepraszam, dziękuję i przepraszam za znaczące przedłużenia. Dziękuję ślicznie, panie doktorze. Proszę państwa, ponieważ wiem... Ponieważ wiem, że są na sali laureaci rankingów, którzy będą chcieli z różnych powodów...